Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę wideo parę Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest wtorek 29 stycznia 2019 roku. Analizę kontynuować będziemy na wykresie jednogodzinowym, na którym ostatnio mamy wybicie lokalnego poziomu wsparcia, czyli 12754 już nie trzyma, naporu oczywiście niedźwiedzi. Lokalny dołek dosłownie godzinę temu mieliśmy zrobiony na poziomie 12607 no i tak jak widzimy ostatnie spadki, które jeszcze tylko jeden mały plusik tak właśnie, te ostatnie spadki wybiły nam te dwa poziomy wsparcia, prawda, zaznaczyłem je tutaj niebieskimi strzałkami po których dokładnie dołkach są one wyznaczone, czyli 13000 wiadomo okrągły równy poziom 13012 dokładnie i 13100 43. To będą dla byków dwa najbliższe poziomy oporu, istotne poziomy oporu, których wybicie będzie znaczyło, że już tutaj byki będą miały ewentualnie coś do powiedzenia na rynku bitcoina i będą oczywiście w stanie. A, Wypchać tą cenę w zasadzie wyżej, może nawet do, do poziomu 13707, ale to jest scenariusz optymistyczny, scenariusz wzrostowy. No ale tutaj najpierw trzeba będzie te dwa poziomy, poziomy oporu oczywiście odpowiednio, odpowiednio rozegrać. Póki co, sytuacja jest taka, że wsparcie zostało praktycznie tutaj już dawno wybite. Mamy nowy dołek. Momentum jest nadal, nadal dosyć, dosyć słabe, jest negatywne, ponieważ tu ostatni odczyt był na poziomie 19-20. No, krótkoterminowo, w zasadzie to jedynym takim dobrym, dobrym tutaj czynnikiem, który by zwiastował potencjalne powiedzmy odbicie, aczkolwiek krótkoterminowe tylko i wyłącznie no to jak sobie przybliżymy to możemy zobaczyć, że kształtuje nam się tutaj na wykresie taka lekka dywergencja między, między tymi tutaj spadkami, kiedy momentum było dosyć, dosyć duże, a tutaj tym ostatnim dołkiem, tym sprzed godziny, kiedy momentum nadal jest negatywne, ale już nie zrobiło nowego, nowego dołka. Więc powoli nam się kształtuje dywergencja między właśnie ceną a, a wskaźnikiem, a wskaźnikiem momentum RSI oznaczałoby to, że możliwe jest lekkie odreagowanie wzrostowe. No, pytanie jest teraz do jakiego poziomu moim zdaniem 12754 będzie dosyć mocno trzymać ale gdyby, zostało, gdyby został ten opór wybity no to oczywiście następnym poziomem jest poziom 13000 13 to byłby taki poziom krótkoterminowy docelowy dla, dla byków no i potem ewentualnie walka tutaj byków z niedźwiedziami o, te, o tą strefę w zasadzie w zasadzie oporu, no powiedzmy tam 120 zł, tutaj jest takiej strefy dosyć, dosyć będzie to istotna, istotna walka, ponieważ jej wynik może rozstrzygnąć o tym, czy trend spadkowy będzie kontynuowany, czy też byki nabiorą pewności siebie no i będą bardziej skłonne do dalszych, dalszych wzrostów. Natomiast jeżeli by wygrały niedźwiedzie, wygrałaby podaż, no to mamy oczywiście test lokalnego dołka 12600 65. I później mamy następne wsparcie 12424 i ostatnie wsparcie zaznaczyłem jeszcze na 12 tysięcy złotych. W zasadzie 12017 tutaj jest, no ale wiadomo, że chodzi o pełny poziom 12 tysięcy 12 złotych, więc tak wygląda w tym momencie rozkład wszystkich poziomów, które mogą być rozegrane na parze bitcoin do złotówki. W ciągu, no myślę, że tego tygodnia, tego tygodnia nawet, jak, jak wiadomo, tutaj czas, czas na bitcoinie, na kryptowalutach to jest bardzo, bardzo istotny czynnik, aczkolwiek dokładnie powiedzieć, kiedy te poziomy zostaną osiągnięte, no to to już jest bardzo trudne, bardzo trudne zadanie. W każdym bądź razie mamy odpowiednie poziomy na wykresie, zobaczymy, w którą stronę rynek je rozegra. Póki co. Jak, jak zwykle, jak do tej pory, jak powtarzam od jakichś powiedzmy 80 wcześniejszych analiz wideo dominuje trend spadkowy, i póki co nie ma żadnych oznak odwrócenia długoterminowego trendu spadkowego, więc bardziej prawdopodobne jest kontu, kontynuowanie ruchu spadkowego, czyli test kolejnych poziomów wsparcia. To wszystko z mojej strony na dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na następne analizy. Do zobaczenia! i'm <laughs> sorry